Zajmijmy się teraz przez chwilę funkcjami w R. Utworzę dla nich osobny chunk. Ctrl-Alt-I. Nazwę to funkcję. Używaliśmy sporej ilości funkcji. Od print, poprzez help, isNumeric, min, max i tak dalej, i tak dalej. Teraz zdefiniujmy własną funkcję. Tą nową funkcję definiujemy korzystając ze słowa kluczowego function. W nawiasach okrągłych podajemy argumenty. Nie możemy podać ich typu, bo w R nie ma silnego typowania. Typ będzie wywnioskowany z wartości, jaka zostanie przesłana. Konwencja R zakłada, że typy złożone są pisane po kropce, czyli zamiast pisać typem wielbłądzim i zaznaczać kolejne wyrazy dużymi literami, ja używać powinienem raczej kropki. Ale to jest konwencja oczywiście. Do zmiennej result zapiszmy iloczyn argumentu z argumentem. To będzie zmienna lokalna. To result będzie zmienną lokalną, która nie będzie zapisana tutaj w środowisku, a będzie tylko widoczna w momencie uruchamiania tej funkcji. I zwróćmy zawartość tej funkcji result. Do zwracania wartości służy funkcja, czy słowo kluczowe raczej return. Tu oczywiście z nawyku dodałem średnik, ale on jest niekonieczny. I całą funkcję zapisaliśmy do zmiennej funkcja kwadrat. Ja nacisnę Ctrl-Shift-Enter, żeby zdefiniować tą zmienną funkcję kwadrat i sprawdźmy, jakiego ona jest typu. Funkcja kwadrat. To jest typ closure. A sprawdźmy mode. Function. Tak? Czyli to nie jest ten sam typ, co wartości numeryczne czy łańcuchy. Funkcje mają swój osobny typ, natomiast to, że możemy je zapisywać do zmiennych, oznacza też, że możemy korzystać z wielu zalet języka funkcyjnego, czyli możemy na przykład przekazywać funkcje jako argumenty innych funkcji. No i zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Spróbujmy wydrukować tą funkcję. Print funkcja kwadrat. Środowisko RStudio cały czas próbuje dodawać nawiasy okrągłe za nazwą funkcji, bo tak oczywiście wywoływane są funkcje. Na razie bawię się samą zmienną. Po użyciu funkcji print zostanie wydrukowana zawartość tej funkcji. A co by się stało, jakbym użył funkcji cat? Cat działa, jak mówiłem na poprzednim wideo, działa tylko dla typów prostych, więc on w ogóle nie jest zdefiniowany dla funkcji, dla zmiennej typu funkcyjnego. A sprawdźmy, co będzie, jeżeli użyjemy funkcji str. Uzyskamy kod, ale przetworzony, którego na szczęście nie musimy na tym poziomie rozumieć. No dobrze, w takim razie spróbujmy wywołać naszą funkcję. Napiszmy funkcja kwadrat 2, 4. To jest poprawny wynik. A zobaczmy, co jest wynikiem, jeżeli użyjemy print. To jest oczywiście to samo. I jeżeli ja podam w funkcji str na przykład, to uzyskam strukturę tego, co moja funkcja wywołana dla argumentu równego 2 zwraca, czyli po prostu wartość liczbową 4. Taka prosta funkcja, jaką napisaliśmy przed chwilą, może być zapisana znacznie prościej. Ja nadpiszę tamtą poprzednią zmienną, czyli użyję tej samej funkcji, zmiennej funkcja kwadrat i zapiszę to w taki sposób. Function argument. Nie będę używał słowa kluczowego return, a napiszę tylko argument razy argument. Funkcja została zdefiniowana i spróbujmy jej użyć. Nadal działa. Ja mogę to jeszcze uprościć, korzystając z tego, że w R jest zdefiniowany operator potęgowania, czyli mogę napisać w taki sposób. Funkcja kwadrat powstała. Ja może tutaj napiszę jeszcze raz. Funkcja kwadrat dla 3, żeby było widać, że coś innego. Jest 9 oczywiście. I mogę też użyć alternatywnego zapisu operacji potęgowania, a mianowicie takiego jak w Fortranie. To też będzie równe 9.
Ja mogę to jeszcze skrócić, a mianowicie użyć takiego zapisu, w którym funkcja kwadrat tylda to jest zapis podobny do wyrażeń lambda w nowoczesnych językach i oczywiście przynosi dokładnie taki sam rezultat. I w tym przypadku typem zmiennej funkcja kwadrat jest closure, a mode to function. I teraz ciekawa rzecz. Jeżeli ja, pamiętają Państwo, że zdefiniowaliśmy wektor, jak może wyświetlę jego wartości, wektor, który ma wartości od 0 do 9, ja mogę tą funkcję, którą zdefiniowałem przed chwilą, wywołać dla tego wektora. Proszę zobaczyć, że pisząc funkcję, funkcja kwadrat, nie przygotowywałem jej jakoś specjalnie do przyjmowania wektorów. W R nie możemy określić typu argumentu. Ale jeżeli argumentem tej funkcji jest wektor i można wykonać polecenia zdefiniowane w ciele funkcji, a w tym przypadku można, bo mnożenie jest zdefiniowane także dla wektorów, to ta funkcja zostanie wykonana i zwrócony zostanie wektor. Zapiszmy wyniki tego podnoszenia do kwadratu do funkcji wyniki wektor. Czytelność podnosi używanie spacji naokoło operatorów. I wyświetlmy te wyniki jeszcze raz. Wykonajmy te trzy operacje. W porządku. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy wydrukować. Oczywiście to da dokładnie taki sam wynik. Wyniki wektor. Dopełniam tabulatorem. Ale możemy zrobić też wykres. Plot wyniki wektor. W funkcji plot możemy podać ten oryginalny wektor jako liczby, jako współrzędne x i wyniki wektor jako współrzędne y punktów, które mają być narysowane. Przy takim podejściu na osi x będą użyte kolejne numery elementów z wektor wyniki, z wyniki wektor, to wykres nie będzie przypominał funkcji kwadratowej, paraboli. Dopiero gdy użyjemy obu wektorów, to zaczyna przypominać parabolę z minimum w wartości 0. Jeżeli chcemy połączyć te punkty liniami, czyli jeżeli chcemy użyć linii jako sposobu wyświetlania tych punktów, to musimy użyć L. Do wykresów jeszcze wrócimy, będą poświęcone im osobne zajęcia. Natomiast widzimy, że pomimo tego, że użyliśmy jako pierwszego argumentu wektora, to linie są rysowane w kolejności, w jakiej znajdują się w wektorach. To znaczy, że nie uzyskaliśmy ładnej paraboli, a wykres, który jest raczej łamaną jakąś. Jeżeli chcemy, żeby to wyglądało lepiej, powinniśmy uporządkować te wektory. Jak to zrobić? Musimy uzyskać kolejność prawidłową z wektora o nazwie wektor i użyć jej w wynikach wektor. W ten sposób uzyskaliśmy pierwszy wektor uporządkowany. To samo moglibyśmy uzyskać funkcją sort. I do tych dwóch funkcji jeszcze dojdziemy. Natomiast użycie funkcji order, która zwraca kolejność elementów po uporządkowaniu, ale która nie zmienia kolejności elementów w wektorze oryginalnym, ja mogę tą kolejność użyć do drugiego wektora. Czyli mogę zrobić tak. Plot, wektor, kolejność. Wyniki wektor, kolejność. Proszę to traktować jako zapowiedź tematu dotyczącego sortowania. I wówczas uzyskam zwykłą parabolę, jeżeli użyję typu linii.
to będzie ok. Poza tym, że mamy przerwę od 1 do 5, co powoduje, że to nie wygląda zbyt ładnie.